Jakże smutna zdawała mi się zawsze piosenka punkowego zespołu Bunkier, która idealnie przedstawia historię małżonków, zwykłych Polaków, Henryka i Czesławy, którzy prowadząc proste życie po ciężkim dniu pracy, zastanawiają się, dlaczego wygląda ono tak, a nie inaczej. Posłuchajcie fragmentu tej historii, szczególnie zwracając uwagę na końcowe przemyślenia pani Czesławy. I zadajcie sobie pytanie, czy to nie jest przypadkiem alegoria naszego całego państwa. Ta historia zaczyna się o 5 rano, kiedy ruski budzik budzi Heńka z Czesławą. Swoją twarz pan Henio goli zawsze w ciszy, ze skupieniem, tą maszynką, co pamięta Boże Narodzenie. Na przystanek zapodaje krokiem sztucznie wymuszonym, byle tylko nie zapomni patelni dla żony, w smrodzie tanich papierosów marzy wciąż przed świtem, jeszcze tylko 10 lat i zostanę emerytem. Nie ma bata, gdy naprawić trzeba kawałek autobusu, nie przypadkiem go wołają, mistrzem Henkiem z PKS-u. A po pracy powrót zawsze zakrapiany, ze znużeniem, potem chwila przy obiedzie, taka z ciszą i jedzeniem. I z Czesławą cicha mowa o globalnym ociepleniu, Andrzeju L. w krawacie, o hodowli reniferów. A wieczorem chwila marzeń, taka sama jak przed świtem. Jeszcze tylko 10 lat i zostanę emerytem. A wieczorem, kiedy chwila ciszą swą dopada, nieciekawe tak to życie, mówi do Henika Czesława. Może w którejś chwili życia coś my, Henio, przeoczyli? Może coś się wokół działo, a myśmy tego nie widzieli? Czy ostatnie lata z życia naszego kraju nie przywodzą wam na myśl podobnych wniosków? Siedzimy w tym naszym polskim domu, zajmujemy się bzdurami, wyobrażeniami o świecie, mamy płytkie marzenia, zabijają w nas siłę do ekspansji i wprawdzie zdajemy sobie sprawę, że dookoła zachodzą pewne procesy, których nie potrafimy albo nie chcemy nazwać i zamiast podjąć próby zmiany, przynajmniej naszego nastawienia do życia, no to w ciszy tykania ruskiego zegarka rozprawiamy o rzeczach nieistotnych, o Andrzeju L. w krawacie, czyli o kolejnym polityku, który pojawił się na scenie, o jakiejś hodowli reniferów, która kompletnie nie ma znaczenia dla naszego życia, odbywa się hen-hen tysiące kilometrów na północ. Jedyna nasza konstatacja to zdanie sobie sprawy z tego, że dobrze nie jest. Może w którejś chwili życia coś my, Henio, przeoczyli, może coś się wokół działo, a myśmy tego nie widzieli.